Cześć, cześć Mateusz. Cześć. Witamy was w czwartym, ostatnim odcinku, w którym pokażemy wam aplikację Clips, aplikację dzięki której stworzycie fantastyczny post wideo na potrzeby Insta lub Facebooka, promujący wasz kanał na YouTubie. W poprzednich odcinkach Mateusz nagrał swój pierwszy film z rozgrywki, dodał nagranie na green nie wyedytował go, dodał koloryzację, dźwięk mnóstwo fajnych rzeczy, ale teraz pora na promocję, pora na zebranie subów i followersów, tak? Czy to na Instagramie, czy na Facebooku. I do tego właśnie wykorzystamy aplikację Clips, która w bardzo prosty i szybki sposób nam to umożliwi. Od czego zaczynamy? Oczywiście odpalamy aplikację. Aplikacja domyślnie odpala nam się skórą na twarz, tak? Czyli robimy oczywiście sweet vodka. Ale to co jest najważniejsze w tej aplikacji? Aplikacja pozwala nam w bardzo szybki, prosty sposób Nagrać wideo. Nagrywamy wideo, do którego oczywiście możemy dodać odpowiednie efekty, ale to, co jest najważniejsze, najważniejsze tak naprawdę dla Facebooka i Instagramu. Możemy dodać napisy. Pewnie tworzycie już storiesy i wiecie, że napisy w filmie zwiększają oglądalność, tak? bo nie każdy ogląda jest dźwiękiem. Aplikacja Clips jest o tyle fantastyczna, że dodaje nam napisy na żywo. Czyli nie musimy ich wpisywać ręcznie, jak. No, nie musimy ich wpisywać ręcznie, tylko pojawiają się nam na żywo, czyli mówimy po prostu, co chcemy dodać. Wybieramy sobie oczywiście wcześniej styl i zaczynamy. I zaczynamy dodawać napisy w taki bardzo prosty sposób, i pojawiają nam się one na żywca. Dzięki temu nie musimy ich oczywiście później dodawać, i możemy co zrobić? Zaoszczędzić sobie kupę czasu. Ok, ale napisano nie wszystko. Poza tym mamy w aplikacji klips coś takiego jak plakaty. Mateusz, odpaliłeś plakaty? Mhm. Plakaty są podzielone na kilka kategorii. I plakata, plakaty to tak naprawdę takie opening, jak animacje otwierające nasz filmik. Mateusz, co my tu mamy? Mamy zarówno plakaty podstawowe, czyli kilka prostych kolorów. Mamy plakaty z różnymi animacjami na różne okoliczności ale na przykład możemy też dodać sobie opening w stylu Star Wars czy Kaczora Donalda. W każdym z tych plakatów, po jego dodaniu, możemy wyedytować na przykład napisy otwierające i dodać odpowiednią muzykę. Tak? Do każdego plakatu jest dostarczona od razu muzyka. To sprawi, że Wasz krótki filmik promujący Wasz kanał na YouTube będzie wyglądał bardzo atrakcyjnie. No dobrze, ale to nie wszystko. W aplikacji Clips, podobnie jak w IMovie, możecie edytować te filmy, czyli przycinać je, możecie mm, dodać odpowiednie e, efekty kolorystyczne możecie wżyć trochę emoji, dodać jakieś konkretne napisy otwierające czy zamykające, a dodatkowo możecie użyć scen. Sceny przydają się, gdy na przykład tak jak Mateusz, macie ogromny bałagan w pokoju i nie chcielibyście go pokazać. Tak więc tworzymy sobie scenę. To już, którą wybierzesz, na początku się znajdują. Ja oczywiście, z racji tego, że jestem fanem filmów science fiction, wybieram scenę w jakimś laboratorium szalonego naukowca. Ona, dzięki niej, całe to tło znikło, i pojawiło nam się laboratorium. Te sceny dodatkowo narzucają odpowiednią kolorystykę na to nagranie. Czyli, na przykład, w tym przypadku. Moja twarz jest w kolorach błękitno, błękitnych, jest dosyć blada, jak to przestało na laboratorium szalonego naukowca. Ale jeżeli wybierzemy sobie na przykład jakiś, nie wiem, to jest chyba kal z Manhattanu, nasza twarz zostanie oświetlona jak naturalnym słońcem. Dzięki nim możecie stworzyć szybki filmik bez przygotowania, bez sprzątania, które jest z tym wszystkim najgorsze. I od razu po zapisie wrzucić go na Facebook lub Instagram. W taki oto sposób tworzymy bardzo szybko promujące filmiki za pomocą jednej małej aplikacji, która tak naprawdę zbiera w sobie dużo różnych narzędzi. Stają się one, są one bardzo atrakcyjne i ciekawe, tak wyróżniają się na timeline'ie na Facebooku czy na Instagramie. Dzięki nim zdobędziecie jeszcze więcej followersów. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć Mateusz. Dzięki.